Szanowny panie marszałku, szanowni państwo, zdecydujcie się. Z jednej strony pani Gasiuk-Pihowicz mówi, że KRS jest nielegalna, że jest niekonstytucyjna, pobiera ogromną dietę przez 3 miesiące, 35 tysięcy złotych pani Gasiuk-Pihowicz przytuliła z tej rzekomo nielegalnej KRS. Kiedy pani odda pieniądze, 35 tysięcy złotych? Kiedy pani te diety odda? Chyba że pan Adam Bodnar wyśle do pani funkcjonariusza ABW, żeby sprawdzili, gdzie jest te 35 tysięcy złotych, które pani pobrała. Skoro jest nielegalne, to dlaczego pani pieniądze pobiera? Wy jesteście po prostu śmieszni. Mówicie o jakiejś aferze Pegasusa, a sami się podsłuchujecie. Gdzie? Tu w Sejmie przez internet posłów Lewicy podsłuchujecie. Mówicie o przywracaniu praworządności. Tak przywracacie, że 20 tysięcy przestępców chcecie wypuścić. Taka jest ta wasza praworządność. Tak po prostu rządzicie. A teraz obrażacie sędziów, atakujecie KRS. Po prostu wstydu nie macie. Niech pani odda lepiej te pieniądze, skoro pani mówi, że jest ta neo-KRS nielegalna, a nie pani się uśmiecha. Wzięła pani kredyt jeden, potem pani uciekła z jednej partii, nawet pani nie spłaciła kredytu Nowoczesnej do dnia dzisiejszego. Pan poseł Zbigniew Bogucki, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość.